por lo menos. Co się z tobą dzieje? Jestem zmęczony. Chodzi o Eugenię. Nie. To najmniejszy problem. Nie chcesz jeść? Nie wziąć proszków? Proszę cię, daj mi spokój. Jeśli nie molesta, chcę estar solo, por favor. Zostawię je na wszelki wypadek. Boję się, mamo. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Co się z tobą dzieje? Jestem zmęczony. Chodzi o Eugenię. Nie. To najmniejszy problem. Nie chcesz jeść? Nie wziąć proszków? Proszę cię, daj mi spokój. Jeśli nie molesta, chcę estar solo, por favor. Zostawię je na wszelki wypadek. Boję się, mamo. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Nie wiem, czy powinienem pracować w Madame Bell. Siendo accionista de juvenil. Należysz już do rodziny. Anda, acepta la oferta. Przyjmij moją ofertę. Alexis, mi papa tata cię prosi. Sí, mi amor, sí, pero... To byłoby nieetyczne. Czułbym, że zdradzam swoich bliskich. No es lo que piensas. Nasze firmy i rodziny nie rywalizują już ze sobą. Dowodem na to jest choćby twój ślub z Giną. Racja. Niewdzięcznik. Nie rozumiem. I nie musisz. Masz jedynie obserwować Octavia. I lepiej bądź posłuszny. Dobrze. Nie ufam mu. Jego pycha i głupota mogą nam bardzo zaszkodzić. Zastanów się jeszcze. Do niczego cię nie zmuszamy. Dzięki. Pomyślę o tym. U nas możesz osiągnąć o wiele więcej niż w Juvenil. Mama wciąż źle się czuje? Nie. Wyszła wcześniej, bo pokłóciła się z tatą. To żadna nowość. Zauważyła na jego koszuli ślady szminki. Musi znaleźć dziewczynę, która się nie maluje. Albo niech zmieni...
Por lo menos. Co się z tobą dzieje? Ja te dije que no tengo jestem nada. Zmęczony. Estoy cansado, eso es todo. Estás haciendo. Chodzi o Eugenię. No, mamá. Nie. Mogłem jej odmówić. Ya sabes cómo es, no me pude negar. Y por lo visto. Widać ma większy dar przekonywania niż ja. Rosendo, co? Siadaj i wypij kawę. Enrique jest moim synem, dlatego mam nadzieję, że pozwolisz mi go odwiedzić. Raczej nie. Rozumiem. Będziesz tu często bywał? Przeszkadza ci to? Nie. En realidad, tak. Sí. Pues no me importa. Nic mnie to nie obchodzi. ¿Qué haces? Wyjdź. Vete de aquí. Anda fuera. Ni creas que vengo por ti. Nie przyszedłem do ciebie, tylko do syna. Solo te pido que me dejes ver. Enrique nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje między nami. Widzę, że szybko się pocieszyłeś, ale Rosenda jest najlepszą kandydatką na twoją żonę. Nie wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Rób, co chcesz. Możesz się z nią ożenić. W końcu pasujecie do siebie. Ty mnie kochasz. Wejdź. Nie popadaj w paranoję. Nerwy niczego nie zmienią. Jeżeli będę im pomagał, trafię za kratki. A jeśli się wycofam, natychmiast mnie załatwią. Wspólnie znajdziemy jakieś wyjście. Co to? Moje klucze. Połóż je. Jestem przerażony. Gdzie byłaś? Mogę ci tylko powiedzieć, że byłam grzeczna i nie przyprawiłam ci rogów. Na razie. Z kim byłaś? Powiedz, bo... Bo co? Nie igraj ze mną. Przysięgam. Gorzko tego pożałujesz. Łajdak. Kręcisz się, jakbyś miała owsiki. A może Julieta wciągnęła go do pokoju? Rozmawia z twoim ojcem. Na pewno jest u niej. Już ja jej pokażę. Niech załatwią to między sobą. Nie wchodź między żmije, bo cię ukąszą. Gdzie go ukryłaś? Jeżeli jeszcze raz wpadniesz tu bez pukania, wsadzę to w twoją buźkę. Gdzie jest Roberto? Nie mam pojęcia. Wyjdź i zamknij za sobą. Co za kretynka.
Claro que estaba conmigo. ¿En dónde más? Przez cały czas był tutaj. Ay, por favor, Rosena, nie rób mi scen zazdrości. Ay, mi amor, przecież ci ufam. Celos. ¿Cómo crees que voy a dudar de ti? Słyszeliśmy, jak Julieta kazała ci wyjść z pokoju. Pewnie coś jej się ubzdurało i zaczęła krzyczeć. Roberta! Informuj Rosendę, dokąd chodzisz, bo potem szuka cię jak wariatka. Jeśli twój ojciec chce się spotykać z panienkami, musi opuścić ten dom. Z ofiary stałaś się katem. Świetnie. Tylko nie mów, że nie masz kochanka. Choroba uzmysłowiła mi wiele rzeczy. Nie jestem już taką idiotką jak dawniej. I zamierzam żyć po swojemu. Nowa Patricia. Nie. Po prostu nie dam sobą pomiatać. Możemy porozmawiać w moim pokoju. Dziękuję, ale jestem zmęczony. Dobranoc. A więc wszystko idzie zgodnie z planem. Wspaniale. Jutro postaram się pocieszyć twoją kuzynkę. Dobranoc. Hola, Julieta. Cześć. Z czym jesz? Z szynką. Chcesz? Nie, obiadłem się. Byłeś u Giny? Jej ojciec i junior chcą, żebym pracował w Madame Belle. Wypuszczają nowy produkt. Poważnie? Szminka o nazwie Kiss Me. Co? Kiss Me? Kretyn. Przepraszam. Mówię o Robercie. Przebrzydły szczur. Una rata de alcantarilla. Święta racja. Musisz mieć pilną sprawę, skoro wyciągnąłeś mnie o tej porze. Całe szczęście, że mieszkam niedaleko. Nie wiem, jak możesz żyć w takiej norze. Gdybyś nie wydawał całej pensji na zakłady, mógłbyś kupić luksusowe mieszkanie. Lepiej już pójdę. Musisz posiedzieć tu ze mną do drugiej. Po co? Wpadłem na pomysł. Tym razem Julieta zapłaci za wszystko, co mi zrobiła. Kiedy ty wreszcie zmądrzejesz? Możesz wierzyć lub nie, ale Julieta naprawdę mnie kocha. Poczułem to, kiedy ją dzisiaj pocałowałem. Ona mnie kocha. Kobiety to urodzone oszustki. Czuję, że coś ją powstrzymuje. Jakby czegoś się bała. Porozmawiajmy o tym rano. Dziś muszę poznać prawdę. Chyba nie myślisz, że przyjmie cię o tej porze. Co to? Klucze do domu Santiago. Wejdę, kiedy księżniczka już zaśnie. To moja noc. Thank you.
Mercedes te pidió café. Poprosiła o kawę? Sí, me dijo que no le llevara el tak, jugo. Nie chcę soku. Qué raro. Ella nunca toma nigdy café nie pije kawy o tej porze. Ya la conoce. Igual może za chwilę się rozmyśli i rzuci we mnie tacą. Que le lleve el café. Buenos días, mi amor. Dzień dobry. Nie musisz dłużej udawać, bo wiem, że mnie kochasz. Udowodniłaś to w nocy. To tylko sen. Nie. Ja naprawdę tu jestem. Nie chcę się obudzić. Ja nie śpię. Zjeżdżaj stąd. Wyglądasz bardzo ponętnie. Odwróć się i wyjdź spokojnie. Chodź, bo ci przyłożę. Wyjdź stąd. Wiem, czego pragniesz. Wynoś się. Salta, Roberto! Krzycz, a tylko sama na tym stracisz. Powiem wszystkim, że zamknęłaś mnie w sypialni i kazałaś spędzić ze sobą noc. Czemu przede mną uciekasz? Skończ tę farsę. Udajesz obojętną, choć tak naprawdę mnie kochasz. Co chcesz na tym zyskać? Nie mogłabym kochać zdrajcy. Zdrajcy? A może nie chcesz wypuścić szminki o nazwie Kismi? Nie będę siedzieć bezczynnie. Chciałeś wojnę, będziesz ją miał. Kiedy jesteś przy mnie, adrenalina uderza mi do głowy. Czuję, że żyję. A co czujesz przy rozędzie? Nudzę się. Mam wrażenie, że jestem pingwinem na środku pustyni. Przysięgam. Proszę obudzić Julietę. Już późno, a ona musi iść do pracy. Nie słyszałam jej budzika. Tylko wypiję sok. Musisz mi uprasować sukienkę. Najpierw zaniesie śniadanie Juliecie. Biedaczka zaspała i spóźni się do pracy. To śniadanie? Sama zaniosę je kuzynce. Niedługo zgubi własną głowę. Właśnie miałam ci zanieść twoje klucze. Myślałem, że... Dzięki. Były w pokoju. Musimy porozmawiać. Chodź do ogrodu. Miłość dodaje ci skrzydeł. Nigdy nie byłeś rannym ptaszkiem. A ty wróciłaś chyba do Roberta, bo uśmiechasz się od ucha do ucha. To było do przewidzenia. Szkoda, że go nie widziałeś. Biedak. Przepraszał mnie na kolana. Całe szczęście, że kochasz swojego braciszka, bo nie chciałbym zostać twoim wrogiem. To dla mnie? Dla mojej kuzynki. Juliety? Mam nadzieję, że nie dosypałaś cyjanku. Zadałeś mi cios w plecy. Przecież to ja wpadłem na pomysł tych szminek. Umówiliśmy się, że to Juvenil będzie je produkować. Roberto!
No, 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 tranquila, querida. Mira. Nie jest tak, jak myślisz. Nie mogłabym zrobić. Cześć. Przez cały wieczór tuliła się do mnie, a potem... Nic nie mów. Nie widzisz, jak mnie krzywdzisz? Ja cię kocham. Ale najbardziej boli mnie to, że Julieta wygrała zakład. Jaki zakład? Założyła się ze mną, że odbije mi chłopaka. Powiedziała, że go zdobędzie, po czym rzuci w kąt jak szmacianą lalkę. I tak się stało. Muszę pogodzić się z porażką. Nie mogę ci powiedzieć. Więc nie myliłam się. Masz poważne kłopoty. Chodzi o to więzienie? Co? Podobno musisz poślubić Eugenię, bo inaczej trafisz za kratki. Mam teraz inne kłopoty. I grozi mi za nie coś znacznie gorszego niż więzienie. Gorszego? Założyłaś się o udziały? Niewiarygodne. Julieta zrobi wszystko, żeby zdobyć pieniądze i władzę. Nie musiałaś się zgadzać. Byłam pewna twojej miłości. Nie sądziłam, że wpadniesz w jej pułapkę. Jestem kretynem. Byliśmy tacy szczęśliwi, zanim się pojawiła. A teraz sam widzisz. Ciebie traktuje jak śmiecia, a mnie dogryza na każdym kroku. Chciałam się z nią zaprzyjaźnić, dlatego zaniosłam dziś to śniadanie. Ale Julieta jest złą i podłą kobietą. Co tak wcześnie? Zaczynam dziś nową pracę. Czuję się jak pierwszoklasista. Ślicznie wyglądasz. Naprawdę? Nie zapytałam, o której mam się stawić. Nie szkodzi. Pamiętaj, że masz wysokie stanowisko. Dokąd idziesz w tym stroju? Masz się natychmiast przebrać. Chyba coś powiedziałem. Już się ciebie nie boi. Odwiozę ją do pracy. Na razie. Dostanę tę pracę? Musisz spełnić pewne warunki. Pasuje do mnie? Co? Ten kolor. Jestem pewien, że zostaniesz naszą modelką. Mówię to jako prawa ręka prezesa. Jeśli podpiszę kontrakt, umówię się z tobą na kolację. Nie musisz płacić Juliecie. Między nami do niczego nie doszło. Spędziłeś z nią noc, ale nic się nie wydarzyło. Na dowód tego ogłoszę dzisiaj nasze zaręczyny. Co? Kochany. Proszę. Ostrożnie. Takie same jak moja. Są bardzo cenne. Nie wie pani, jak wiele to dla mnie znaczy. Nie dziękuj, tylko dotrzymaj słowa i zrób ze mnie swoją wspólniczkę. Nie ma mowy o kolejnym kredycie.
Roberto obliczył, że zyski z nowego produktu starczą na spłatę wszystkich długów. Nie obchodzi mnie jego zdanie. Będzie jak ja zdecyduję. Nie możemy teraz ryzykować. Siedząc bezczynnie, nigdy nie postawimy firmy na nogi. Nie pytam cię o zdanie. Nie posiadasz nawet udziału, więc jesteś tu zwykłą pracownicą. Można? Wejdź. Mogę coś zrobić, zanim przyjdzie Julieta? Proszę zaparzyć kawę. Otilia, ¿estás ahí? ¿Jesteś tu, Otilio? Ah, sí. Tak. Aquí estoy. Hablé con Octavio. Octavio nie chce powiedzieć, co go trapi. Quiere contarme lo que le pasa. Estoy tan A może ty coś wiesz? Tú dímelo, si lo sabes, por favor. A mí no me corresponde. Nawet jeśli to nie mnie o tym mówić. Si tanto te intriga, zapytaj syna. Es que hay algo Podobno más? Nie chodzi tylko o Eugenię. Nie? Sí. Octavio związał się chyba z mafią. Anda metido con la mafia. Kiss me. Szminka, która wiedzie do grzechu. I co ty na to? Bomba. Nie sądzę. Ten slogan jabłko są zbyt oczywiste. Nie podoba mi się. Trudno. Nie pokonasz mnie, Julieto. Nigdy. Gracias, Julio. Dziękuję, są piękne. A teraz gorzka prawda. Nie stać nas na wypuszczenie tej szminki. Musimy wstrzymać produkcję. Mylisz się. Wypuścimy ją i załatwimy twojego brata. Nie mamy pieniędzy. Już mamy. Mam inny pomysł. Wejdź. Spójrz. Nie, jest zbyt oziębła. Brakuje jej seksu, naturalności i tego błysku w oczach. Trudno. Chodź. Nie możesz poślubić tej wiedźmy. Czeka mnie droga przez męki. Masz ciekawą osobowość, dobrą prezencję i wciąż jesteś młody. Chciałbym poślubić taką kobietę jak ty. Nie możesz pozbyć się tamtej? Chyba nie. O nie. Nie wystarczy mi rola kochanki. Felipe! Właśnie o tobie myślałam. O mnie? Muszę kupić prezent dla taty. Masz dobry gust, więc mógłbyś mi coś doradzić. Chętnie. Pojedziemy do sklepu. Ale potem zaprosisz mnie do siebie. Gwarantuję ci świetną zabawę. Nie wiem, czy powinnam ci mówić. Jesteś Valderramą. Lepiej nie mów. Przecież jedziemy na tym samym wozie. Co powiecie na to? Seksowna kobieta gryzie jabłko i namawia do grzechu. Jabłko i grzech pierworodny. To zbyt oklepany temat. No właśnie. Trzeba wykorzystać znane wszystkim symbole.
Czy jest coś bardziej naturalnego od umalowanych ust, które gryzą jabłko? Mnie się podoba. Pójdziemy po obrączki. Mam dużo pracy. Nie wiedziałem, że jesteś zajęty. Posłuchaj tego. Kiss me i twoje usta stają się boskim nektarem. Przepraszam. Co to za kobieta? I dlaczego tak się panoszy? Pomóż mi, Panie Boże. Oczywiście, że będę. Do zobaczenia. Zapraszam cię na uroczystą kolację. Uroczystą? Odbędą się zaręczyny. Roberto oświadczy się rozejście. Co? To, co słyszałeś. Przyjdziesz? Podoba mi się Juvenil. Nie znam tylko wszystkich dyrektorów. Jak się nazywa ten poważny blondyn? Felipe Legaretta. To tajemniczy i skryty facet, ale porządny. A ta szatynka, która zadziera nosa? Bo zadziera. To Jasmin. Jasne. Dyrektor finansowy. Nie wszyscy za nią przepadają, bo jest nieśmiała, ale ja ją lubię. A pani? Tak sobie. Nie oswoiłam się jeszcze z myślą, że pracuję w Juvenil. Jestem wykończona, ale szczęśliwa. Mój syn za bardzo daje ci w kość. Kocham tego malucha i uwielbiam się nim zajmować. Dzieci są bardzo męczące, a szczególnie Enrique. A więc to były ich pieniądze. Najpierw sprawili, że poczułem się jak król, a zaraz potem założyli mi pętlę na szyję. Powiedz, że nie spełnisz ich żądań. To nie ugięci dranie. Matka mnie ostrzegała. Donia Otilia? Mój ojciec także wpadł w ich siłę. Dlatego dotarli do mnie. Musisz odsunąć ich od firmy. Zabiją mnie. Wydali już na mnie wyrok. Nie zostawię cię samego. Nie obchodzi mnie pańskie zdanie. Próbował pan pogrążyć moją firmę. To była pomyłka. Teraz jesteśmy drużyną. Nigdy nie połączę sił z rodziną Valderrama. Co sądzisz o moim narzeczonym? Jest bardzo przystojny. Będę cicho, żeby cię nie obudzić. Możesz wrócić, o której chcesz. Od dzisiaj śpisz w pokoju gościnnym. Dziękuję. Spójrzcie, jaki piękny. Trzeba to oblać. Teraz kolej na nas. Żebyśmy zawsze byli tak blisko siebie. Dobry wieczór. Podoba ci się? Piękne.
¿Me permites? ¿Mogę cię ucałować? Claro que sí. Felicidades. Gratuluję. ¿Y también me dejas a Roberta? Claro, jasne. Porque no. No, si yo siempre... Moja bratanica jest taka czuła. Co się dzieje? Julieta całuje narzeczonego Rosendę. Jeszcze nie przestała? Składa mu gratulacje. Zostaw go. Przecież mi pozwoliłaś. Żmija. Nie zwracaj na nią uwagi. Za najpiękniejszą narzeczoną na świecie. A kiedy twój ślub? Roberto mnie kocha. Roberto me quiere. Me ama. Dlatego nigdy nie będzie szczęśliwy z Rosendą. No lo va a hacer feliz. ¿Y ahora Toña qué tiene? Co ci jest? Estoy preguntando. Pytam, bo martwię się o ciebie. No. Nic. Pues yo la noto. Powinnaś się cieszyć. Szykuje się ślub w rodzinie. Właśnie dlatego jestem smutna. W takich chwilach dociera do mnie, że zostanę starą panną. Ale jaką ponętną. Przestań. Jestem pewien, że spotkasz wkrótce chłopaka, który zaproponuje ci małżeństwo. Straciłam już nadzieję. Modliłam się do świętego Antoniego, a mój profesor i tak odszedł do innej. El profe Roje se terminó yendo con otra. Widzę, że zakochałaś się w nim po uszy. Tak. Nie. Owszem. Nie. Przyznałaś się. Estás loco. Nie masz pojęcia, jacy z nich dranie. Umów się z Benaresem w moim biurze, a ja zajmę się resztą. Dzięki, ale i tak już po mnie. Przynajmniej dzisiaj mógłbyś nie zawracać mi głowy. Omawiamy bardzo ważną sprawę. Wybaczcie. Zaczekaj. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo zależy mi na twoim szczęściu. Jeśli umrę, pamiętaj, że zawsze bardzo cię kochałem. Nie pleć głupstw. Kochasz go, czy nienawidzisz? Żal mi go, bo żeni się z tą żmiją. Ale zdrajcy nie zasługują na litość. A więc nienawidzisz. Tak bardzo, że rzuciłabym go na pożarcie lwom. Ale jest taki kochany. Nie zasługuje na życie u boku Rosendy. Nie chcę. Nie musisz nic mówić. To ja powiem kilka słów prawdy twojej kuzynce. Trzeba umieć przegrywać. Arturo, jeśli mnie kochasz, pocałuj mnie. Kiss me. Ta szminka nigdy cię nie zawiedzie. Co ty na to? Podobało się? Roberto, co o tym sądzisz? O czym? Zamyśliłem się. Mam na głowie inne sprawy. Zajmij się kampanią sam. Nareszcie mądra decyzja.
To będzie wielki sukces, zobaczysz. Kiss me. Ta szminka nigdy cię nie zawiedzie. Nie podoba mi się, że ten typek jest twoją wnuczką. Masz rację. Nie wierzę, że ją kocha i boję się, że Rosenda będzie przez niego cierpiała. Zgadzam się. Roberto nie wygląda na zakochanego w Rosendzie. Myślisz to, co ja? Nie wiem, o czym ty myślisz, ale jestem pewna, że on kocha Julietę. O czym ty mówisz? Podjęłam decyzję. Nie będę spała z twoim ojcem w jednej sypialni. Porozmawiaj z nim. Mam dość. Zawsze ja ustępuję, to niesprawiedliwe. Staram się, a Alberto i tak mnie zdradza, z kim popadnie. Myślisz, że tylko on jest winny? Może szuka poza domem tego, czego tu nie dostaje? Tak, to moja wina. Powinnam była zareagować już przy pierwszej jego zdradzie. Dlaczego to znosiłaś? Najpierw z miłości, potem z wygody. A teraz mam dość. Nie chcę sobie marnować życia. Nie pozwolę Rosendzie marnować sobie życia z kimś, kto jej nie kocha. A co z Octaviem? Mój biedny syn jest w niebezpieczeństwie. Skąd wiesz? To straszni ludzie. Ojciec Benaresa jest odpowiedzialny za śmierć mojego męża. Wyobraź sobie, właścicielka firmy sama reklamuje swoje produkty. Uczcijmy to u mnie pyszną pizzą. Wolę nie ryzykować. Przyjdź na kolację do mnie. Dobrze, ale najpierw pojadę do siebie i przygotuję się. Pod warunkiem, że przy okazji nie przyprawisz mi rogu. Bądź grzeczny. Zawsze byłem kobieciarzem. Nie zmienię tego z dnia na dzień. Musisz mi w tym pomóc, bezczelny. Kocham cię i chcę się zmienić. Pomóż mi. Zależy mi na naszym związku. Nie płacz. Straciłam go na zawsze. Znam rozwiązanie. Co? Posłuchaj mnie. Będę musiała wyjechać za granicę, żeby kupić sobie taką suknię, jak mi się podoba. Po co tyle wydawać? Dobra krawcowa uszyje ci, jaką zechcesz. Chcę mieć wspaniały ślub, którego będą mi zazdrościć wszystkie koleżanki. Cena nie gra roli. Przecież wiesz, że nie ma już ratunku. Najpierw mnie wysłuchaj. Mów, nie mam nic do stracenia. Powiedz całą prawdę, Roberto. Że jest ojcem dziecka, że ty nie jesteś Julietą, tylko Perłą. Zobaczysz. Wkrótce będzie ślub. Co się z tobą dzieje? Jestem zmęczony. Chodzi o Eugenię. Nie.
En estos momentos, to najmniejszy lo que menos problem. Me es esa mujer. Entonces, ¿qué nie chcesz jeść? No quieres comer? Nie wziąć proszków? No quieres tomar los analgésicos? Quiero estar solo. Proszę cię, daj mi spokój. Si no te molesta, quiero estar solo, por favor. Zostawię je na wszelki wypadek. Tengo miedo, mama. Boję się, mamo. No sabes. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Co się z tobą dzieje? Jestem zmęczony. Chodzi o Eugenię. Nie. To najmniejszy problem. Nie chcesz jeść? Nie wziąć proszków? Proszę cię, daj mi spokój. Si no te molesta, quiero estar solo, por favor. Zostawię je na wszelki wypadek. Tengo miedo, mama. Boję się, mamo. No sabes. Nawet nie wiesz, jak bardzo.